Piotr Kuberski, witam mistrzu. Witam, witam. No i okazja od razu do zapytania, czy pas utrzymasz w 2023 roku? Tego nie wiem, ale tak naprawdę jeszcze pasa nie mam, bo pas został ofiarowany Kasprowi Pająkowi, nie wiem czy wiesz o tym, zaraz po walce, po gali w Ostru, nie w Ostrudzie, w Mrągowie, przekazałem mu go. A jeżeli chodzi o kwestię, no będę chciał na pewno go obronić, dać sobie maksa i pokazać się z jak najlepszej strony, ale to wiadomo, mogę tylko tyle powiedzieć, zapewnić, że będzie to dobra walka, a jaki będzie jej przebieg, to też nie wiemy tego, no bo walka jest walką, mogę wyjść z założeniem, może przyjść cios i może być po walce, wiadomo, z drugą stronę. Piotrze, co się działo po przesunięciu walki i jak wyglądała sprawa kontuzji, wszelkiego rodzaju perturbacji zdrowotnych? Było troszeczkę perturbacji zdrowotnych, ale nie były na tyle one poważne, żebym nie trenował, co prawda były to troszeczkę inne specyfikacja treningu, ale cały czas trenowałem, miałem dosłownie tydzień przerwy, że siedziałem w domu jadłem słodycze, a tak to cały czas trenowałem, więc też już troszeczkę jestem, nazwijmy to, zmęczony, podjechany, no bo gdzieś od walki, kiedy miałem walczyć w Szczecinie, minęło już bardzo długo czasu, cały czas jestem w treningu, więc fajnie jakby ten tydzień za chwilę tak szybko minął, żeby też było za mną. Cały czas jakby, no jestem w treningu, nie ma co ukrywać, że na tym poziomie już nie mogę sobie pozwolić na przerwy, nie mogę sobie pozwolić na dubanie w nosie i popcorn na Netflixie, absolutnie nie, a gdzieś tam w miarę możliwości zdrowotnych, jeżeli, nie wiem, coś się dzieje, no to i tak coś trzeba zrobić, jak to mówi Mariusz Podzianowski, że cierpliwy to i kamień gotuje, więc coś nie ma, że się nie chce, po prostu trzeba zasuwać cały czas. Marcin Filipczak wydaje się groźnym rywalem, trudnym? Czy trudny wyjdzie to w walce, czy groźnym, postura jego i wygląd nie zachęca do bójki. Czyli co, jak go byś zobaczył w ciemnej ulicy, to schodzimy. Nie? Dawałbym girę, no tak, dawałbym girę. Ale tak mówiąc poważnie, na pewno niebezpieczny, na pewno bardzo agresywny w walce. Pokazywało to nieraz, że nie kalkuluje absolutnie, bierze dużo mocniejszych zawodników, nawet na początku swojej kariery, chociażby walka z Rafałem Kijańczukiem, czy też walka z Kowalskim, gdzie no, nie kalkuluje, tak? I to jest na pewno jego wielką domeną, na pewno wielkim atutem, że jest takim charakternym facetem, który chce wyrywać głowę razem z korzeniami i żeby tylko wygrać. A ty gdzieś po zwycięstwie nad Marcinem Naruszką, twoje akcje i twoje samopoczucie w ogóle jako zawodnika, który no, osiągnął już jakiś status, sukces, pewnie jest to dość ważny element w swojej karierze. Jak w ogóle twoja pewność siebie w tej chwili wygląda? Znaczy się zdecydowanie lepszam, bo sam, jak mówiłem tobie wcześniej, ja nie spodziewałem się tego, że ta walka się tak zakończy, jak się zakończyła. Na pewno morale dużo wyżej wskoczyły, ale też to nie jest tak, że wygrywając z Marcinem Naruszką, który był dużo bardziej doświadczonym zawodnikiem, teraz będę chodził z rękoma w kieszeni i nie będę trenował, więc jest w drugą stronę. No, Marcin jest, można powiedzieć, kilka lat ode mnie młodszym chłopakiem, nazwijmy to zawodnikiem troszkę nowszej generacji niż ja. No i też na pewno no, nie odda mi tej walki tak o. Tak po prostu. Będzie robił wszystko, żeby wygrać, ale faktycznie, tak jak mówisz, że ta pewność siebie po walce i po osiągniętym tytule mistrzowskim, na pewno jest, pewność siebie jest dużo większa i też mentalność w głowie się nieco zmieniła, tak bardziej, że wiem, kim jestem, w jakim miejscu jestem i po co to robię. No i siadłeś na stanowisku komentatorskim, więc to też jest, kurczę, ważna rzecz, bo nie każdy zawodnik siedział w roli komentatora. Tobie to było dane i komentowałeś z Andrzejem Janiszem galę we Wrocławiu. Tak, bardzo fajnie. Powiem szczerze, że na początku byłem troszeczkę przestraszony tym, jak dowiedziałem się, że usiądę koło legendy komentowania z Polskiego Radia właśnie z Andrzejem Janiszem, którego serdecznie pozdrawiamy. Bardzo dużo fajnych wskazówek. Ja też się troszeczkę przygotowałem do tej gali. Tydzień przed galą wiedziałem, czy półtora tygodnia przed galą wiedziałem, że będę komentował, więc starałem się jak najwięcej takich fajnych ciekawostek, anegdotek rzucać. Wiem, że nie do końca moja dykcja nie jest, nazwijmy to, perfekcyjna, ale też będę się starał to zmienić, jeżeli będzie takowa możliwość, a już kilka ofert było, tylko niestety z racji przygotowań teraz miałem nawet propozycję komentowania gali, na której się będę bił, więc chyba zapomnieli o mnie, że mam walkę wieczoru, ale sam bym siebie skomentował z moją chęcią.
I podobało mi się to bardzo i na pewno jest to taka fajna, kolejna nowa rzecz, którą mam nadzieję, że będę mógł pociągnąć dalej i może to będzie jakieś kolejne małe źródełko kapające z czasem. No ale też nie ukrywam, że mnie jako zawodnika też to rozwija, bo czy chociażby wiedzę na temat zawodników, z kim się biją, jak się biją, kto kogo pokonał, jak pokonał, no też jakby nie ma co ukrywać, rozszerza po horyzonty, tak? I gdzieś tam to obycie takim w oktagonie, gdy walczą ci zawodnicy, jest większe i też łatwiej się, jeżeli ma się tą wiedzę, łatwiej pewne rzeczy sobie gdzieś tam analizować, przetłumaczyć, skomentować. Bardzo cenna informacja i też patrzę, jak do tego analitycznie podchodzisz. To jeszcze analizując i kończąc wywiad, 5 rund, jesteś gotowy na 5 rund? Tak. Zdecydowanie tak, nie ukrywam. To już nie mam więcej pytań. Nie, powiem tobie szczerze, że ja też gdzieś staram się mój organizm badać, nie tylko to, że bo w głowie jest tak i tak. Patrzę też na stricte aspekty zdrowotne, na aspekty, które wywodzą się z morfologii chociażby mojej. Myślę, że ta walka, jestem najmocniej przygotowany, jeżeli chodzi o kwestie wydolnościowe. To jestem, myślę, że też nie chcę mówić, nowy Piotr 2.0, wszystko super. 2023. 23, super hero, carbo, coś tam. Nie, absolutnie tak nie jest. Patrzę na to czysto hipotetycznie i tak twardo stąpając po ziemi, ale naprawdę mogę śmiało twierdzić, że jestem fizycznie, wydolnościowo przygotowany najlepiej w mojej karierze na tą porę. Lepiej jak na walce z Marcinem Ryszką, naprawdę. Ale co wyjdzie, to tego nie wiemy, tak? Bo to jest małe rękawiczki. Marcin ma też czym palnąć, więc mogę dostać w głowę za chwileczkę, możemy się poprzestawiać i nie będę już myślał tyle o walce, o nie wiem, o czymkolwiek innym. Więc mam nadzieję, że pokażę to, co się teraz przygotowywałem, że to będzie naprawdę okej i pokażę wam, że jestem na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o MMA. Słyszeliście, nie mam nic do dodania. Topowy zawodnik, wzięty komentator być może w przyszłości, umysł analityczny, bardzo dziękuję. Obserwujcie, pomagajcie, wspierajcie, lajkujcie i nigdy nie chciałem tego mówić, ale fajnie byłoby troszeczkę te social media moje ruszyć, bo to też nie ukrywam, pomaga w dzisiejszym życiu. Także wchodzicie na Instagrama, Facebooka, lajkujecie, subskrybujecie. Dużo rzeczy ciekawych Piotrek wrzuca, więc ja też ostatnio obserwowałem, jak gdzieś tam w klubie robiłeś jakieś treningi i tak dalej, więc z ciekawością widziałem, że jesteś w kursie dzieła, w przygotowaniach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.